Pani marszałek, pani minister, Wysoka Izbo. Trochę się dziwię, dlaczego te plany mają być teraz fakultatywne, przepraszam, obligatoryjne, skoro były fakultatywne i jakoś szły całkiem nieźle. No ale pewnie wyobrażam sobie to tak, że pojechali panowie i panie z PiS-u i zaczęli negocjować kamienie milowe i tak im wyszło, no bo takich negocjacje wychodziły. Nigdy nie potrafili mieć swojego zdania, ani nic przeforsować lepszego dla Polski. Chociażby mieliśmy przykład ostatnio z paliwami ekologicznymi, że trzeba było zmieniać, renegocjować ten kamień milowy, bo tak żeście wynegocjowali. Ale ja w kwestii pieniędzy. Na tą ustawę rząd przeznaczył całkiem niezłą kwotę. Do 27 roku 2,5 miliarda na miasta duże, ponad 2 miliardy na miasta średniej wielkości i tutaj jest miliard na ścianę wschodnią. Ja już nie raz apelowałem z tego miejsca i apeluję jeszcze raz. Ściana wschodnia już nie jest tak biedna. Biedna jest ściana zachodnia i chciałbym, żeby rząd wreszcie przyjął jakiś program dla ściany zachodniej, dlatego że wiele powiatów województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i pewnie też dolnośląskiego mają mniej pieniędzy niż powiaty ściany wschodniej. Ja nie mówię, żeby zabierać ścianie wschodniej, ja mówię, żeby dać coś wreszcie ścianie zachodniej i na to wzywam rząd i wszystkich posłów zachodniej Polski. Dziękuję bardzo.